Dobrze, lecimy dalej. Pinceta do imadełka. Polaryzacja minus do zaznaczonego tutaj na przerywane paski. Zazwyczaj tak to jest porobione. I teraz muszę się tutaj wtopić. Nie wiem, czy mi się uda od tej strony, ale powinno pójść. Chyba będę musiał troszkę cyny dodać jednak. Jedna nóżka już prawie że trzyma. Weźmiemy sobie troszkę cyny nowej. Pyk. Na razie lutujemy tak, tylko żeby to wpadło. Jest w miarę ok. Tak sobie przechylimy. Co prawda bym musiał tutaj troszeczkę jakąś izolację zrobić, ale to dopiero później. Posmarujemy sobie. Posmarujemy sobie solder maską. Więc jeden kondensator już siedzi. Na drugim są termokurczki oryginalne, co były w lampie. I teraz pamiętajmy, że od środka płyty jest minus. Złapiemy sobie mniej więcej w takim miejscu, żeby nic nie uszkodzić. Od środka płyty był minus. Ja bym powiedział, że można to skrócić. Więc sobie też i to zrobimy tak. I to też spadło, nie szkodzi. Troszeczkę cyny. I lecimy z tematem. Tylko żebyście jeszcze widzieli. Więc troszeczkę więcej cyny. Za mało nabrałem. No. Nie jest to poręczne tutaj bardzo, ale damy radę. Najważniejsze, żeby pierwsza była nóżka przylutowana, a druga to już idzie pomału z automatu. Damy sobie pyk. Gotowe. To sobie odciągniemy w tą stronę. Pinceta. I powiedzmy od strony zasilania, czyli gdzie tutaj jest chyba jedna dioda prostująca, czyli mamy 230 wchodzi, tutaj tyłem to idzie, idzie na diodę, czyli idzie przez rezystor, który jest jednocześnie zabezpieczeniem, bo to jest chyba taki rezystor, który się przepali przy przeciążeniu. Mamy filtr, diodę, kondensator, jakiś układ, który sobie zarządza napięciem i później idzie to przez kolejną diodę, cewę i tutaj mamy teoretycznie już coś z tego zrobione. I teraz lecimy z tym tematem. Myślałem, że to po prostu zrobimy tak, bo może będzie widać, mam nadzieję, że ta ścieżka jest bezpośrednio połączona do bazy, nazwijmy to, tej cewki, więc podłączymy się tutaj do tej bazy. Zresztą, że tu są podłączone ścieżki, to tak to też zrobimy. Teraz sobie jeszcze raz to złapiemy, jakoś tak w miarę rozsądnie, za duże elementy. I madełko przestawimy. Pamiętać o polaryzacji. Tylko że ja bym potrzebował to mieć tak. Mniej więcej tak. Weźmiemy sobie cyny. Nóżkę sobie poprawimy, bo tu jakaś stara cyna została. Tą też sobie na nowo nacynujemy. Czasem to później nie chce wiązać. I teraz tak, lecimy od tej minusowej,
Mam nadzieję, że zoom jest, bo nie jestem w stanie teraz poprawić. Tu sobie będziemy ją po prostu wciskać, tą nóżkę, i powinna przejść przez płytkę. Ok. I teraz tą sobie to uwolnimy i musimy sobie tutaj dolutować do tego miejsca i powinno być w miarę git. Nawet ta nóżka tak w miarę tam dochodzi, ale sobie ją lekko odegniemy. Pyk. Więc jak to się mówi, tutaj w tym wypadku rozmiar nie jest aż taki ważny. I sobie to razem zglutujemy. Narzucamy sobie tutaj cyny. Takie troszkę ciaproczenie, ale nie ma większego problemu. Tutaj te obciążenia nie są aż takie duże, więc może być to na glucie. Co prawda ludzie, co się znają na elektronice, powiedzą, że nie za bardzo. A ja powiem, że mi to lotto. Z racji, że to jest pierwsza naprawa, jeszcze są trzy urządzenia, na tym się uczę, a na kolejnym ewentualnie już będę miał zamówione części, co będę potrzebował. Więc to jest taki test no cost, czy to idzie w ogóle zaś ożywić. Więc tak, sprawdźmy sobie polaryzację, minus, minus, pasuje. Tutaj minus, plus. Pasuje. Ok. Bierzemy gniazdko. Właśnie. Cały stosik kondensatorów, co przyleciałem. Później jeszcze szukałem w innych rzeczach. I co? Załączamy, tak żeby było widać, jakby miało coś się stać. I co? Zaświeciło się i znikło. Dobre pytanie. Zaświeciło się i znikło, bo coś się stało, czy nie ma Wi-Fi. Teraz spróbujemy zrobić taki test. Spróbuję nacisnąć przycisk. No, działa. Oświeciło się na czerwone. Nie świeci na niebiesko, bo nie złapało Wi-Fi. Tu trochę mam słaby zasięg, więc nie ma problemu, ale może będzie słychać, jak się za... jak łapie przekaźniczek. Okay. Teraz zrobimy taki zdalny test. Tylko spróbuję jakoś tutaj Wi-Fi ogarnąć. Troszeczkę zmieniliśmy miejscówkę. Tutaj jest lepszy zasięg Wi-Fi. I co? Odpalamy. Świeci krótko. Co nam pokazuje program? Na razie nic. Jak się oświeci ciągłym niebieskim, to znaczy, że się zalogowało gniazdko do sieci. I bierzemy 0,6 W, 0,4. I zaraz powinniśmy je mieć w sieci. No, można by było naciskać, ale już tyle tutaj rzeczy wystaje pod napięciem, że nie będę ryzykował, żeby mnie poraziło. I jak było widać, w momencie zalogowania się od razu się pojawiło w panelu jako zatrzask. I co, lecimy. No i wszystko działa. Czyli udało się zreanimować gniazdko Wi-Fi. Trzeba tylko kondensatory powymieniać. Na przyszłość będę wiedział, jakie kondensatory. Może, że coś poszukam. Pozostałe urządzenia, jak będziecie chcieli, to też mogę zrobić. Więc na razie dziękuję. Dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Tym, którzy chcą zostać incognito, i tym imiennym. Dzięki waszemu wsparciu. Między innymi takie rzeczy można robić, bo jest motywacja do działania. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim.
Do zobaczenia. Cześć. Ok, chwileczka później. Mam ogarnięte Wi-Fi. Tutaj na telefonie powinno łapać, przynajmniej przed chwilą łapało. A w międzyczasie sobie tutaj wepniemy gniazdko. Tu się łączymy z Wi-Fi. I coś się wykrzaczyło.